A tam co będzie? Chyba nic. No to w prawo. Tego raczej nie przeskoczę. No dobra. No bo jednak, na styk. A tu musi coś się zaraz przytrafić. Ej, domki tu są. Znaczy to jest komin. Czyli zgadujesz, że to jest jakieś... Na dachówkach chodzę. Po dachówkach. Tu po róże. A dobra, przynajmniej tu jest zapis. Okej. Neony. Chyba trochę... Muszę w miarę widzieć, jak one się zapalają. O. Będzie lepiej, ale nie wiem, czy zdążę. O, zdążyłem. To nie wiem, czy ten działa, czy nie. T. Chyba nie. Tylko co teraz? Bo tego nie przeskoczę na pewno. Chyba, że miałem od razu zapierdzielać wtedy. A, chyba mam po prostu zejść na dół. Wtedy. Po rozwaleniu. No zapalaj się. Na styk. O, i teraz tu. I liną. Off. I cofka. I da się tu jakoś wrócić w ogóle? A, jest rura. Dobra. Nie, w tego typu gierki jeszcze nigdy nie grałem. Nie ma tego typu gierek dużo, bo no indie się wyróżniają tym, że tworzą często rodzaj gatunku jakiegoś, podgatunek, jak to nazwę. Na przykład Little Nightmares to by było coś innego. Znaczy też bardziej podobne do tego, niżeli do typowych platformówek, zgaduję. Bo Little Nightmares oglądałem jeden czy dwa odcinki kiedyś u kogoś. Też dawno temu. Ale ani nie pamiętam u kogo, ani nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. A też wydaje mi się, że to bardziej taka logiczna gra. Dobra. Rozumiem, że mam rozwalić to szkło, ale... A, dobra! Mam z tej drabinki zeskoczyć. Żeby rozwalić to szkło i tam wpaść. To jak to zrobić? Chyba, że z tej górki da się rozpędzić aż tak. No jakoś mi to wychodzi. Na szczęście. Dobra, tu.
Nie przejdę, chciałem powiedzieć, ale jednak przejdę. To jest cofnięcie się? Chyba ja, tylko będę potrzebować jeszcze jakąś drabinę czy coś. Do tego nie przepchnę, nie? Nope. Chyba, że pociągnąć się to da. Nope. Dobra, tu tam pewnie coś będzie. Na prawo. Robak, a poza robakiem? On zmieni, jak wchodzi w światło. Albo wodę pewnie. Albo nie. Tu jest światło. Chyba, że jak on jest dłużej w świecie, na przykład bym jakoś zablokował, to by po prostu padł, robak. Że jak zablokuje jakimś trem dosem. Tylko co tu będzie? Dobra, skrzynka do zebrania, a poza tym? Nadal nie za bardzo czaję. To można przyciągnąć. Po coś. A tu widzę, że będzie więcej główkowania. Bo ciągle idę i idę i idę, nie ma światła ani nic. Więc będę musiał zrobić wszystko pod rząd. Muszę jeszcze jakimś trybem wolniej iść. O, tu już, iść powoli. Ale to kuźwa głośne. Numer 20 zgon. Czyli muszę z tej skrzynki wyskoczyć nad piłą. Jak dobrze rozumiem intencje twórców. Zły przycisk klikałem. Klikałem strzał. Że przeorało mnie. Klikałem strzałkę w dół zamiast w tył. I w tył. O. Muszę trochę bardziej poczekać. A tam widzę, że są już zjadające. Muszę chwilę poczekać dłużej, zanim na to skoczę. Zjedzą od razu? Dziękuję. No i teraz się cofać. Wracaj, wracaj. Muszę skakać zanim jeszcze dotknie tego styku. Teraz. Dobra, jedna z głowy. Zaraz będę miał przyciąganie rury. Czaję. Muszę przeważyć trochę. A nie, ona się chyba huścia. Po prostu. Myślałem, że będę ją przeważyć przez dłuższy moment. Rip.
No dawaj, dawaj. Nie. Najgorsze jest to, że później to się tak huśta, że... Aż w drugą stronę leci. O, jakbym teraz wybiegnął. Nie jest tak, że teraz się podwyższy. O, cześć Rofle. Już jestem na końcu gry chyba. Jak tam było w maku? RIP. Co nam ciekawego zjadłaś? Da się jakoś na przykład na to złapać? Ale przynajmniej ogarnij już co. Zgon 26. Czyli to jest huśtawka. Taka o. To pytanie, jak można bardzo ją rozhuśtać. Nieważne, ale siedzi. Tu chyba czaję, że po prostu mam na to wskoczyć. To było easy. A tu coś było? Albo będzie? Spadająca kula śmierci? To. To co to robi? Do czego to służy? Jakaś dźwignia. A, czyli mam skrzynkę tutaj przeprowadzić po prostu. Muszę tak zrobić, żeby ta skrzynka nie spadła. Spoczko. Ziom. Czyli skrzynka tu. To też da się przyciągać w ogóle. Nie o to mi chodziło. To się da przyciągnąć. Nie wiem na jaką cholerę, ale da się. Chyba, że mam jakoś rozwalić to za pomocą tego. O. Leć! No i dobra, idzie jak na razie zacnie. Jest trochę zgonów, ale nadal jest zacnie. A tu muszę się chyba pośpieszyć. Ja rzuciłem się huśtam, ale no okej. W tył. W przód. W tył. W przód. I teraz będę wyskakiwać. W tył. I w przód. Znowu skrzynki. No trochę za późno. I zrypałem pod za tym. Nie wiem, że muszę umrzeć, ale to jest tak głośne. Muszę skrzynkę na skrzynkę zrzucić. Oj, już zrypałem.
Nie mogę aż tak szybko tego otwierać. Z tym chwilę muszę poczekać. Tą pierwszą mogę otworzyć od razu. Oj, znowu. Znowu? Niestety. Ale było bliżej. Chyba nie muszę się aż tak mega śpieszyć, wydaje mi się. Albo przyciągnę je zamiast odciągnąć. Siedzi. Zamiast spać, przyciągnąć. Było jednak lepiej. Chyba jakiś krab tam chodził. Nie ma co iść w ciemność, na razie. Jakoś ta drabina wygląda tak, jakbym zaraz musiał iść w ciemność. Dobra, na razie nie. Coś tu lata chyba. Mucha! Mucha morderca niestety to jest. Albo komar. Dobra, komar morderca, ale co mam z tym faktem zrobić? Ciuciu babka. Yo. Chyba mam wskoczyć może na niego. I on jest na tyle silny, że po prostu mnie podniesie. Nie o tym chodziło, ale okej. Halo, ja nie chciałem odrywać jej nóżki, ja chciałem tylko tutaj polecieć. Czemu nie puścił? Czemu jest jakimś wyrolem, że odrywa nóżki wszystkiemu, co się rusza w tej grze? Na początku pająkowi, który chciałby zabić, a teraz nic nie robiącej... nic nie robiącemu mu komarowi. Dobra, mam coś tutaj przysunąć. Tu nie, na razie nic nie zrobię. To jest do przyciągania? Tak. Drugie też? Chyba, że to jest przymocowane, dobra. To nie jest do przyciągania. Co będzie tu u góry w takim razie? Światło, czyli znowu pewnie będzie ten. A nie, to nie jest światło. Platformy do skakania. Coś stanie, jak je odpalę? A, kółko ma przylecieć. Taki bajer. No to musi być tak.
Nie wiem po co mi opona. Właściwie niżej kółko, ale... To jest to. No dobra, właściwie oponą będę mógł otworzyć to przejście na stałe. Na ten przycisk najechać nim. W jakiś sposób. A, że sturla się, jo? Ma się sturlać, a ja mam zapierdzielać tam. Z tym. Let's go! Nie ma tutaj sprintu w tej grze. Mam skoczyć tu, dobra. Myślałem, że drabiną. Było blisko. I przy okazji wiem, co muszę zrobić. Bliżej mieć tą paczkę. Tą paczkę muszę podbić jak najbliżej podsunąć. Złaź na dół. Jak tutaj i tak nie ma od upadku, no to... Nie ma co się bawić. Dobra, teraz raczej się uda. Za pierwszym. Albo i nie, ale przynajmniej nie umarłem. Coś nie chciał przesuwać mi. Jakieś dziebko denerwujący głos to jest. Dźwięk. No i w drugą. Ale mówię, nie idzie jak na razie źle. Nie jest tak, że stoję w miejscu przez 10 minut. Dobra, do czego to służy? Otwarzanie tego dołu? Nie wiem po co mi to, ale okej. Weźmy sobie to. Dobra, to nic nie daje, a prawie mi nawet zabiło. Kolejna skrzynka. Którą pewnie później będę musiał tutaj zepchnąć na dół. Nie wiem jeszcze dlaczego, ale pewnie tak będzie. Że przycisk odpalić. Tak, żeby na przycisk położyć tą skrzynkę. Chyba mogę po prostu tam spaść. Tak właściwie. Zastanawiałem się, jak wejdę z powrotem tutaj, ale nie muszę chyba wchodzić tutaj z powrotem. Dobra, to od drugiej strony muszę zrobić. A nie, bo dwie skrzynki to są mi potrzebne. Okej. Czyli tą drugą jednak też muszę jakoś tam przenieść chyba. Czyli tak jak myślałem. Tylko pytanie jak z wykonaniem będzie wyglądać. Myślami. Ale wykonanie też się by przydało. A, czyli po prostu tak sobie poleci.
Nie wiem, czy tutaj czasem by nie zmierzyły jej czy coś. Dobra, idzie. Jeszcze chwilę sobie będę mógł dzisiaj pograć w to. A potem przerwę i pogram w coś innego. Innego. Uda się nam i tak rozkustać, żeby ciągle się huśtało? Udało mi się, ale nie w tym rzecz. Chyba trzeba taki, w taki sposób właśnie to zrobić. Żeby to rozkustać. Tylko musi być po mojej stronie. Wtedy będę to otwierać. Siedzi! Nawet zajebiście mi to wyszło.